Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiamy ze zboru z Ustronia. Pastor Bogusław Dziecionko, moja żona Bogumiła. Witamy serdecznie Was, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, którzy być może regularnie odwiedzacie naszą stronę. Witamy również tych, którzy okazjonalnie lub po raz pierwszy wchodzicie na naszą stronę. I chcemy Wam dzisiaj razem złożyć życzenia Bożego błogosławieństwa na ten nowy 2017 rok, w który właśnie wchodzimy. Życzymy Wam przede wszystkim wiele Bożego pokoju, zwłaszcza w tych trudnych, niepewnych czasach pełnych destabilizacji. Życzymy Wam, aby Boży pokój mógł być w Waszych sercach, Waszych myślach, Waszych domach, rodzinach, a także może i zborach. Życzymy Wam z serca wiele radości, przeżywania Bożej obecności. Życzymy Wam wiele zdrowia i tego, aby też Bóg prowadził Was każdego dnia. Drodzy przyjaciele, wszyscy z nas, ci, którzy oddaliśmy swoje życie Bogu, którzy z Chrystusa uczyniliśmy swoim Panem, myślę, że możemy powiedzieć, że jesteśmy chyba najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Po pierwsze dlatego, że możemy mieć pewność zbawienia, pewność tego, że jesteśmy w Jego rękach. A po drugie, kiedy wchodzimy w ten nowy, nieznany rok, wiemy, że idziemy razem z Nim, razem z naszym wszechmogącym Bogiem, który będzie prowadził nasze życie. Dlatego nie musimy się bać. Pozwólcie, że zadedykuję Wam fragment Bożego Słowa. Fragment ten będzie pochodził z 5 Księgi Mojżeszowej. Być może początkowo wydawać się będzie dziwny, dlaczego akurat taki, ale chciałbym, żeby pod obrazem wojny, o której za moment przeczytam, abyśmy umiejscowili sobie nasze życie, nasze problemy, nasze sytuacje, nasze zmagania, które być może są przed nami. Słowo Boże mówi tak. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I to jest moje życzenie, aby w sytuacjach, które mogą nas przerość, które mogą stać się zbyt trudne dla nas, abyśmy mieli świadomość Bożej obecności. Bożej obecności, która nas ochrania, która nas zaopatruje i która nas wyprowadza z tych sytuacji. Tak więc życzę Wam, aby ten rok 2017 upływał Wam w Bożej obecności i w Jego radości. Dziękuję, że odwiedzacie naszą stronę. Zachęcam też, jeżeli będziecie w okolicy Ustronia, abyście odwiedzili nasz zbór, abyście odwiedzili nasze niedzielne nabożeństwo o godzinie 10, wtorkowe o godzinie 18. Niech Was Bóg błogosławi, błogosławimy Was na ten nowy 2017 rok.